Cześć, witam Was na wirtualnym szkoleniu ze zdobienia pierniczków. Nazywam się Piotr Ostrzewa i przedstawię Wam, jak zająć się naszymi pierniczkami, jeżeli chodzi o zdobienie. Jestem pracownikiem domowego hospicjum dziecięcego Promyczek z Otwocka. Wy uczestniczycie w 8. edycji akcji Piernikowanie, Świąteczne Pomaganie. Akcja właśnie na rzecz domowego hospicjum dziecięcego Promyczek z Otwocka. Hospicjum działa od 2010 roku, zatem w tym roku mamy 10-lecie. Obchodzimy je troszkę w okrojonej formie z uwagi na obecną sytuację, jaka jest związana właśnie z wirusem. Akcja odbywa się po raz 8, jeżeli chodzi o nasze pierniczki. W 2010 roku pani Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska wraz z córkami po raz pierwszy wyzdobiły kilka tysięcy pierniczków, przekazały je nam, hospicjum, żebyśmy w ramach kwestii rozprowadzali. Ta akcja się rozwijała rok w rok. W ubiegłym roku osiągnęliśmy liczbę 20 tysięcy wypieczonych i wyzdobionych pierniczków zapakowanych do 5 tysięcy pudełek. Nasze hospicjum, jak wspomniałem, działa od 10 lat. Obecnie pod opieką naszego Promyczka jest do 30 małych podopiecznych. Chciałbym, żebyście zobaczyli krótki filmik mówiący o tym, czym się zajmujemy i jak wygląda nasz dzień pracy. Jak widzicie, nasza praca jest różnorodna, wymaga dużego skupienia empatii i zrozumienia trudów, jakie napotykają nasi pracownicy. Jak wspomniałem, uczestniczymy w 8. edycji akcji Piernikowanie, Świąteczne Pomaganie. Partnerami tegorocznego wydarzenia są Fundacja Santander Bank Polska, Piekarnia i Cukiernia Wanda z Otwocka, Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Głównym partnerem medialnym jest Telewizja Polsat oraz Fundacja Polsat Jesteśmy dla Dzieci. Co będziemy potrzebowali, żebyśmy zdobili pierniczki? Otóż same pierniki, jak wspomniałem, piekarnia i cukiernia Wanda z Otwocka w tym roku wypiekła nam 20 tysięcy takich pierników. To jest ogromna pomoc z uwagi na obecnie panującą również sytuację ograniczenia naszych spotkań warsztatowych. Także bardzo serdecznie dziękujemy piekarni Wanda za wypieczenie bezpłatnie tych pierników. Mamy przygotowane dla Was 6 wzorów. Są to domki, choinki, gwiazdki, lisie, wiewiórki. Na pewno przed Wami już stoją te pierniki, za które za chwilę się zabierzemy i będziemy je zdobili. W naszych instrukcjach mamy, tak jak wspomniałem, przepis na pierniki, przepis na lukier oraz sposoby zdobienia. Przejdźmy na pierwszą stronę. Strona numer 1. Pierniczki. Składniki na nasze pierniki. 2 jajka, 140 g cukru pudru, 600 g masła, 100 g miodu. Przyprawa do piernika. Warto sprawdzić jej skład, żeby nie było tam w połowie cukru albo innych dodatkowych składników. 2 łyżki ciemnego kakao, 400 g mąki i od pół do jednej łyżeczki sody. Sposób przygotowania mają Państwo na instrukcji. Lukier. Składniki: białko jajka w temperaturze pokojowej, cukier puder bez dodatku syropu glukozowego i antyzgrzewaczy. Można nasz puder przesiać przez sitko. Przejdźmy teraz do pokazu, jak wygląda przygotowany lukier. Tak jak wspomniałem, lukier przygotowujemy z cukru pudru, który nie zawiera ani antyzbrylaczy, ani cukru glukozowego, ponieważ on się później kruszy, nie trzyma się naszych pierników. Nasze inicjatorki sprawdziły chyba wszystkie możliwe cukry pudry, więc polecamy puder Diamant w foliowym opakowaniu. Potrzebujemy jeszcze do tego, jak wspomniałem, jajko w temperaturze pokojowej, a to dlatego, żeby nam ocieplone jajko dało ostateczną konsystencję naszego lukru. Chłodne jajko ogrzewa się, puszcza trochę temperatury i wtedy nasz lukier się trochę będzie rozjeżdżał. Także warto, aby mieć jajko w temperaturze pokojowej. Cytryna, 2 kubki, widelec i łyżeczkę. Zaczynamy od jajka. Oczywiście wyparzone, umyte jajko. Oddzielamy białko od żółtka. Po całej akcji zostanie nam na pewno dużo żółtek, więc warto zrobić sobie na przykład może jakiś serniczek. Łyżeczkę na razie odkładamy. Dodajemy stopniowo cukier puder do naszego białka. Mniej więcej na jedno białko wychodzi 3/4 400-gramowego cukru pudru.
masę na luk, jak ucieramy około 3-4 minuty, tak żeby uzyskać kremową konsystencję, ale również jak jemy, białko się ładnie obija w piankę, więc można troszkę je wyrobić. I teraz jaka konsystencja? Tu nam się leje, dodajemy pudro sukcesywnie, bo damy za dużo, to będzie nam trudno go wyrobić. Może się, słuchajcie, zdarzyć, że damy za dużo pudru i nasz lukier będzie za gęsty. Ten jest jeszcze lejący się za bardzo. No słuchajcie, mam już podwójny lukier, bo wcześniej przygotowałem jeden. O, i co teraz się zadziało? Jest za gęsty. Nie chcę już nam tu widelec pracować. Wtedy możemy odkroić kawałek cytryny. Wciskamy sok z cytryny. Po pierwsze lukier będzie ładnie pachniał. Po drugie, dodając jedno białko, zwiększymy znowu liczbę pudru, a nie potrzebujemy do porcjowania aż tyle. No i nasz lukier jest lekko lejący się. Mógłby być jeszcze troszkę gęstszy. Jednak ta cytryna zrobiła swoje. Tak wyrobiony lukier przykrywamy mokrą ściereczką, folią spożywczą. Odstawiamy, żeby nam nie obsechł. Jeżeli zrobimy go za dużo, możemy w zamkniętym pudełeczku, oczywiście w lodówce, trzymać go do następnego dnia. W przepisie na naszej pierniczki opracowanym przez Kasię Jędrzejewską jest również informacja, jak zrobić sam lutówki z koszulek biurowych. My, chcąc ograniczyć, tak jak już wspomniałem, nasze liczby warsztatów i czas trwania z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, przygotowaliśmy zakupione, gotowe lutówki cukiernicze. Także każdy z Was przed sobą ma teraz tak przygotowaną lutówkę. Można ją wywinąć. Łyżeczką już najwygodniej nałożyć tam do bliżej końca nasz lukier. Na sam początek myślę, że wystarczą 3 łyżeczki. Tak, żebyśmy mieli w ręku nie za dużo tego lukru. Odpowietrzamy końcówkę. Tak, żeby tam nie było powietrza. No i cóż, moglibyśmy tak zacząć zdobić, ale lukier może nam uciekać górą. Więc najlepiej nasz trójkącik złożyć raz na pół taki rożek na górze i od góry zwijamy. Tak zwiniętą tutkę możemy zakleić wcześniej przygotowaną taśmą i mamy gotową tutkę z naszym lukrem. Przypominam, że ten lukier musi być gęsty, nie może być lejący się, bo wtedy nasze pierniki będą się rozpływały. Tak jak wspomniałem, piekarnia Wanda wypiekła dla nas mnóstwo pierników. Ważna informacja jest taka, że niektóre pierniki mają na sobie troszkę mąki. Jak to bywa, w piekarni jest dużo mąki wokół, więc mogły też mieć na sobie. Mokrą ściereczką, szmatką zbieramy nadmiar mąki, a to tylko po to, żeby lukier nie odpadał nam pod ciasteczko. Na kolejnym ujęciu, już trochę z bliska, przedstawię Wam, jak wyciąć dziurkę i jak zdobimy nasze pierniki. Zaczynamy zdobienie. Bierzemy naszą tutkę. Ona na razie jest tutaj na górze zamknięta. Istotne jest to, aby uciąć naprawdę sam koniuszek, aby nasza nitka, którą będziemy zdobili, była jak najcieńsza. Na tym polega cała idea pięknego zdobienia. Pierniki zdobimy w następujący sposób. Dotykamy naszą tutką z lukrem, naciskamy, mamy już nitkę, odwodzimy rękę do góry i zdobimy naszego piernika. Tak jak Wam wspomniałem, formy, kształty, o, możecie tu porównać, tu jest dotknięte, linia jest nierówna, a tu, zobaczcie, jest idealna. Zgodnie też z naszą instrukcją możemy robić różnego rodzaju kratki,
szlaczki. Tak jak wspomniałem, inwencja twórcza wasza. Co jest istotne, aby na bieżąco tą naszą tutkę napinać i ją troszkę zwijać, żeby lukier wychodził nam równomiernie. Jeżeli lukier będzie dobrze wyrobiony, będzie on bielalutki. To myślę, że około 5 minut potrzebujemy, żeby nam to wszystko wyschło. Istotne jest, żeby robić wzorki, a nie robić właśnie takiej całej powierzchni lukru. Po pierwsze, schodzi nam na to bardzo dużo lukru, a po drugie, jak widzicie, nie jest to efektowne. Co jakiś czas nasza tutka może się zapychać tym lukrem, jak on lekko obeschnie, ale najistotniejsze jest tak. Ręka stabilna, robimy takie szlaczki na przykład, możemy zrobić prostą, długą linię. O. Możemy robić kreski, szlaczki, możemy je przecinać. Może to być też linia równoległa. Czyli jedziemy, odrywamy i odrywamy. Możemy zrobić kratkę. Formy zdobienia tak naprawdę co nam w duszy gra i kto ma jaki zmysł artystyczny. Pokażę z bliska teraz również, jaka powinna być konsystencja naszego lukru. Widzimy, że on lekko spływa. Nawet ten jest ciut za rzadki. Ta cytryna jednak nam puściła. Więc warto go jeszcze raz przerobić. Dodać trochę pudru. Pamiętajcie o tych kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim dobrze wyrobiony lukier zabezpieczy naszą pracę, żeby niestety się to nie niszczyło, nie kruszyło. Możemy, tak jak przypominam, przy rozrzedzaniu lukru dodać trochę cytryny. Bardzo się cieszymy, że uczestniczycie w naszych warsztatach i zdobicie nasze pierniczki. Te pierniki są później pakowane przez naszych wolontariuszy, przyjaciół w takie pudełeczka. W środku jest ulotka. Na ulotce są wszystkie informacje związane ze zdobieniem. Takie pudełeczko rozprowadzamy w cenie 15 zł jako cegiełka na działalność domowego hospicjum dziecięcego Promieczek. Jak widzicie, jestem w fartuchu dedykowanym do naszej akcji. Mamy 5 wzorów różnych rysunków. Każdy z Was otrzyma maila z taką informacją i z naszymi wzorami. Koszt fartucha to 50 zł. Cały dochód przekazywany jest w formie darowizny na działalność hospicjum dziecięcego Promieczek. Mam nadzieję, że spotkamy się też na żywo. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wszystkie prace pakujemy do tych pudełeczek, także nie przebieramy. Wszystkie są dla nas piękne. Zdobią od małych dzieci do dorosłych, po seniorów. Także dziękujemy, że jesteście z nami i życzę udanej i miłej pracy.